Cześć! Witam w kolejnym przeglądzie moich znalezisk z lumpa. Z góry przepraszam za ten głos, ale ta chrypa nie chce minąć. Jeżeli jesteś ciekawy, ciekawa, co udało mi się w tym tygodniu upolować, zapraszam do oglądania. Chciałam wspomnieć też, że jesteście zainteresowani filmikiem w stylu Q&A, więc jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie je po prostu w komentarzach na dole, a ja zmontuję coś z tego i wrzucę w tygodniu. Jeżeli będzie oczywiście dość dużo pytań, żeby to nie trwało po prostu jakieś 5 minut. A tymczasem przejdźmy już do moich znalezisk. Pierwsza rzecz z poniedziałku to taki Ralph vintage z flagą, lata 80. lub 90. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo długo na niego polowałam i bardzo go chciałam, ale jak już go ubrałam, to jakoś stracił tą moc. Nie wiem dlaczego, może przekonacie mnie jednak do niego, jak założę go na siebie. To jest bawełna, bardzo ciężka i gruba, ale uważam, że nadal bardzo się z niego cieszę, ponieważ chodziłam za nim ponad 2 lata, żeby go trafić. Trafiałam inne Ralphy, ale tego z flagą coś nie mogłam. Już pokazuję Ci to na sobie i z bliska. Kolejna rzecz z poniedziałku to taka bluzeczka Eskady. A z przodu jedwab, z tyłu wiskoza. Bardzo leciutka. I za to, i za sweter Ralpha zapłaciłam 81 chyba. No niestety już ceny na wagę są tak kosmiczne, że te swetry naprawdę to już nie opłaca się chyba w ogóle ich kupować. Ale na końcu opowiem Wam właśnie historię sweterkową związaną właśnie z cenami. A to już pokazuję Ci na sobie i z bliska. Poniedziałek jeszcze dostałam od kogoś, kto po prostu nie kupuje takich rzeczy, woreczki przeciwkurzowe Louboutin i były jeszcze Isabelle Moron, ale już coś tam wsadziłam, ale pokażę i tak za chwilę to, bo po prostu zapomniałam ich uszykować, a pokazując Ci po prostu z bliska te woreczki, pokażę też tamte i właśnie razem z tymi woreczkami zapłaciłam 80 tam jeden z groszem. No i mamy wtorek. A wtorek odwiedziłam 3-4 lumpy. W pierwszym znalazłam taki sweter, blusko sweter, nie wiem nawet jak to nazwać, Brunello Cucinelli. Nie wiem, czy coś Wam to mówi, bo to jest bardzo droga firma do mody, ale wydaje mi się, że w Polsce dość mało znana. W
każdym razie to jest bawełna, a to jest kaszmir. Na dole masz tu taki ciekawy rzemek, sznureczek, zakończony takimi drewnianymi koralikami. Moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz. Pewnie na filmie wygląda tak samo jak na zdjęciach, czyli jakby był cały odbarwiony z przodu. Nie potrafię robić zdjęć i filmów z brązowymi rzeczami. Nie wiem, o co chodzi. Czarne jeszcze w miarę spoko, ale brąz zawsze wygląda jakby miał jakieś wady. W każdym razie to kosztowało 18 zł. Już pokazuję Ci to na sobie i z bliska. Kolejnych dwóch wtorkowych nie znalazłam nic. Teraz wyciągam z worków to, co znalazłam trochę później. To są właśnie te woreczki Isabel Moreau, o których Wam mówiłam przed chwilą. A w tych woreczkach schowane mam buty, które pewnie już dziś widzieliście, bo nie mogłam przestać się nimi chwalić, było to dla mnie zaskakujące. Dziwi mnie, że bardzo dużo kobiet pisze mi, że one są bardzo brzydkie. Uważam, że to są naprawdę świetne buty. Ja po prostu mam niezgrabne nogi, bo mam takie... Nie mam tego przejścia, które ma większość kobiet między stopą a łydką. Ja mam stopę i od razu łydkę. I uważam, że tutaj jest jakby pies pogrzebany w butach do kostki. A są to w stanie idealnym buty Zimmermana. Całe ze skóry, łącznie z podeszwą. Tutaj milusi zamsz. Na początku w ogóle myślałam, że to nie jest skóra, tylko jakiś welur. I bardzo zaskoczyło mnie, że to jest aż tak miękka skóra. W środku jest skóra licowa oczywiście. I jest to rozmiar 39. Ja standardowo noszę 38, ale przez to, że można dopasować je bardzo mocno tymi sznurkami z przodu, one są dobre na mnie. I no... Nowe kosztują tyle. Te są z pokazu z 2017 roku. Na pokazie wyglądały tak. I w lookbooku wyglądały tak. Zapłaciłam za nie 100. Więc sami ocencie, czy było warto. No, nawet fleczków nie mają zdartych. Widać, że ktoś po prostu raz w nich wyszedł. Więc już pokazuję Ci je z bliska i udowodnię, że można w nich swobodnie i wygodnie chodzić, bo bardzo dużo ludzi pisało mi również, że one muszą być cholernie niewygodne, a wcale takie nie są. Bo są naprawdę super wygodne szpilki, bo one wcale nie są wysokie. I jeżeli ktoś potrafi chociaż trochę chodzić na szpilkach, to w tych może śmiało wyjść, bo właśnie ustabilizuje sobie kostkę sznurówkami. Więc już pokazuję Ci je z bliska. Thank you.
kupiłam jeden ciuch. Och, myślałam, że to, co kupiłam wczoraj, ma dziurę, ale dobra. W środę kupiłam jeden ciuch i trochę dodatków. Więc ciuchem jest ta koszula. Sine sole sileo. Chodzi o zegar słoneczny, wpisałam sobie to w tłumacza. Wygląda, jakby była jedwabna i w dotyku jest jak jedwabna, ale niestety jest to poliester. Ale uważam, że jest tak ciekawa i kolorowa, że nie mogłam jej nie kupić. To jest jakiś vintage. Firma się nazywa Separa. No, uważam, że jest naprawdę ciekawa. Ale jak ją zakładam, przez to, że mam krótkie włosy, oglądaliście kiedyś serial Soprano. Tam był przez moment taki koleś, nazywał się Furio i zrobił kiedyś imprezę u siebie w domu, który dopiero zbudował czy coś tam. I on właśnie nosił takie koszule, to takie najbardziej kolorowe Versace. I jak to zakładam, widzę po prostu w lustrze Furio. No przysięgam Wam, nie wiem co się dzieje, w lustrze wyskakuje Furio. Ale jak ją zawiążę w pasie, to już nie wygląda aż tak źle. W każdym razie już pokazuję Ci to na sobie i z bliska. W tym tygodniu jakoś wiele rzeczy. Może tym razem nie będziecie mi się pytać, gdzie je chowam. Kolejną rzeczą w środę była ta cała masa takich kolorowych opasków, gumek. Niestety nie są jedwabne, jeżeli się zastanawiacie nad tym. Są poliestrowe i w większości są z Zary. Zara, Made in China. Ja porwałam dla siebie tylko tą, resztę przejęły moje córki. No, nie wiem, czy będą to nosić, ale może im się przyda. Ja sobie tej używam właśnie do makijażu albo do czegoś, bo raczej w tym nie wyjdę. Już pokazuję Ci je z bliska. W piątek nie kupiłam nic. Dzisiaj nie kupiłam nic. W czwartek nie byłam nigdzie. No, wszystko się zgadza. Więc kolejną i ostatnią rzeczą z środy jest ten zegareczek. To jest zegarek firmy Modena. Jest wodoodporny, działa i ma datownik. Kosztował 7 zł. Na stronie tej firmy nie mogę znaleźć w ogóle damskich zegarków, są tylko męskie, ale w podobnych parametrach właśnie męski zegarek kosztuje około 100 dolców. Jest nawet całkiem niezły interes, ale ja nie noszę zegarków, więc już przejęła go moja średnia córka. Jeżeli jej się przyda, to czemu nie? Za 7 zł? Już pokazuję Ci go z bliska.
piątek byłam w trzech lumpach. Tak, w trzech. A w pierwszym znalazłam sweter Barbery, ale niestety miał wielką dziurę, nie do naprawienia i był bardzo drogi, jak na zwykły, gładki sweter, więc po prostu go nie wzięłam. W kolejnym też nie znalazłam nic, bo czekałam na nowy towar. To jest taki lumpek, gdzie mają dostawę 2-3 razy do roku, w zależności od sezonu, że tak powiem. I w trzecim, i to właśnie jest ta sweterkowa historia. W trzecim był w poniedziałek mój mąż i upatrzył sobie swetry, ale tam jest cena w poniedziałek 95 za kilogram. A mój mąż to kawał dziada, w związku z tym sweter dla niego waży kilogram. Więc jak sobie pomyślał, że ma za używany sweter zapłacić 95 zł, to mu się zwyczajnie odechciało. I poprosił mnie, abym wracając do domu właśnie w piątek, zajrzała, bo może jakimś cudem te swetry wisiały. Te swetry były w idealnym stanie, praktycznie jak nowe, więc liczył się z tym, że po prostu już ich nie będzie. Jednakże wisiały oba. Jeden jest rozpinany w całości, taki... No ja wiem, że tego nie widać, bo ja próbowałam nawet pokazać to na zdjęciach. On jest taki ciemnozielony. To są takie różne odcienie zielonego, łączące się w taki ciemny kolor. 100% wełny. I to jest firma, jakieś to są takie duńskie, wiecie o co chodzi. Mats Norgard, Kopenhagen. Jeden i drugi z tej samej firmy. I obydwa są wełniane. A drugi jest taki, rozpinany do połowy. I one chyba są nowe w ogóle, bo one mają jeszcze takie linie, jak w sklepach są złożone. I było tej firmy bardzo dużo rzeczy, jakby z jakiegoś outletu, albo ktoś kupił sobie i po prostu nigdy jej w życiu nie wynosił. No i zgadnijcie, ile zapłaciłam za nie w piątek. Zamiast 90, tak mniej więcej. 30 zł za sztukę. Zamiast 180 zł wydałam, no ponad 30, niecałe 70. Więc naprawdę czasami warto poczekać. No wiadomo, jeżeli to są jakieś supermarkowe rzeczy, to nie warto. Ale jeżeli wiecie, że to się może nie sprzedać i nie jest to jakaś paląca potrzeba, to naprawdę, bo teraz ceny w dniu dostaw są po prostu horrendalne. 95 zł za kilogram używanej odzieży uważam za grubą przesadę. Zwłaszcza jeżeli chodzi o swetry. Tu akurat warto było poczekać. Dwa sweterki ze 180 na niecałe 70. Uważam, no, okazja mega. I jeszcze jedną rzecz kupiłam właśnie. Wypatrzyłam to dla siebie. Wiedziałam, że gdzieś to widziałam. Na kimś. I po prostu... dlatego to wzięłam. Dopiero w domu zaczęłam szukać właśnie, na kim widziałam tak dziwną rzecz i skąd ja to w ogóle znam. Teraz uważajcie, bo to jest zaskakujące. Niestety nie wiem, jaki ma skład. Po dotyku bym powiedziała, że to raczej jest poliester. To jest golf. Z rękawami. Sweter bez swetra. Przepraszam. Sweter bez swetra. Uważam, że można to super wystylizować. I widziałam to właśnie w kilku fajnych outfitach. A już pokazuję Ci, na kim to widziałam. Była to moja ukochana modelka Ruby Rose. Zobacz tutaj. I to było chyba w zeszłym roku, jak to widziałam. I po prostu mega mi się to spodobało, ale nie wiedziałam, jak to w ogóle wyszukać. I trafiłam w lupie, w przedostatni dzień, zadyszkę. Dziewczyny nawet noszą takie coś do dresowych spodni i tank topów, i do crop topów. I to naprawdę super wygląda. Ja zamierzam to nosić do takiej prostej czarnej sukienki, jaką mam taką na ramkach Gucci. I właśnie to Wam pokażę, bo uważam, że to wygląda nieźle. Więc już pokazuję Wam te trzy rzeczy z bliska, a to na sobie. I ocencie to.
zgadałam o tych swetrach. Ale naprawdę jestem zdziwiona, że tak mało rzeczy kupiłam w tym tygodniu. Wydawało mi się, że było tego o wiele więcej. No, ale nie mam nic więcej. Przypominam też właśnie o pytaniach do Q&A, jeżeli chcecie. No i to by było na tyle. Koniecznie napisz w komentarzu również, co myślisz o moich znaleziskach i czy Tobie udało się znaleźć w tym tygodniu coś ciekawego. I co? Do zobaczenia!